Wyborcza, strona trzecia. Jeszcze o komunikacji i o kłopotach w komunikacji, no ale jak wyjść z kłopotów? No to pomocną rękę wyciąga do nas dziś Fakt. O Przybyszewskiego mówiliśmy już w ostatnich dniach dość dużo. W piątek Państwa przestrzegałem, że od soboty remont. Wczoraj no już pierwsze symptomy tego, że remont na tak ważnej ulicy to duże, duże kłopoty w komunikacji w mieście. No to dziś Fakt radzi Państwu, jak sobie z tymi kłopotami radzić. Tak ominiesz Przybyszewskiego, tak, czyli jak? No to między innymi przez Świętego Wawrzyńca, przez ulicę Polską. To jest taki szeroki objazd. Za sekundkę Państwo to na mapie zobaczycie. Ten objazd, a więc przez Świętego Wawrzyńca, przez Polską to kolor zielony, a kolor niebieski to przez Szpitalną oraz przez Grochowską. To tutaj to są objazdy w tę właśnie stronę, więc jadąc tutaj od strony Żeromskiego w stronę Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, no i z drugiej strony od Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w stronę Żeromskiego, no to objazd tutaj ulicą Przybyszewskiego do tego fragmentu, który jest remontowany, dalej w Bukowską, w Polną, no i przebijamy się na Dąbrowskiego. To są dwie alternatywne trasy, które nam doradza Fakt, żeby nie stać w tych gigantycznych korkach, które wczoraj utworzyły się, no i pewnie dzisiaj tworzyć się znów będą, między innymi na ulicy Szamarzewskiego. No to proszę sobie dziś sięgnąć do Faktu, jeśli ktoś w tamten rejon miasta wybrać się musi, no bo chyba nikt tam wybrać się nie chce, bo to żadna przyjemność, to raczej przymus. Białe Bzy to już nie przymus, to zdecydowana przyjemność. To nagroda, to pochwała, to ukłon ze strony tych osób, które kochają w Poznaniu teatr, no między innymi teatr muzyczny, teatr wielki, polski teatr tańca, teatr animacji i teatr polski, bo tych pięć teatrów brało udział w tych właśnie nominacjach najpierw, później w głosowaniu, no i w końcu w tej gali, która odbyła się w niedzielny wieczór w Teatrze Muzycznym. No to teraz proszę zobaczyć krótki fragment z tej gali, no i proszę posłuchać, kto jest Państwa ulubieńcem, w jakiej kategorii, a my gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru komisja w składzie Anna Pawłowska, Andrzej Frąckowiak, Tomasz Łagodziński, Bartosz Kuczyk oraz Rafał Beszterda dokonała podliczenia głosów w plebiscycie publiczności Biały Bes na najpopularniejszych wykonawców scen poznańskich. W plebiscycie udział wzięły następujące instytucje: Teatr Animacji, Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Teatr Polski oraz Polski Teatr Tańca. W tegorocznym plebiscycie widzowie oddali ponad 1700 ważnych głosów, przyznając następujące nagrody oraz wyróżnienia. W kategorii aktorka-aktor Biały Bes 2011 trafił do Marcina Ryl-Krystianowskiego z Teatru Animacji w Poznaniu. Nagrodę w kategorii tancerka-tancerz zdobył Dominik Muśko z Teatru Wielkiego. Natomiast nagrodę Biały Bes w kategorii śpiewaczka-śpiewak zdobyła Karolina Garlińska-Ferenc z Teatru Muzycznego. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa. Naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman. Ulica Chudzickiego 14 Luboń. Numer telefonu 601 72 2727. No to jeszcze na chwilkę zaglądamy do prasy lokalnej, no i będziemy teraz sobie zaglądać tam, gdzie duża grupa poznaniaków pewnie będzie zaglądać już, tak myślę, że w ten weekend, w następny na pewno. No i później co weekend coraz więcej, jeżeli tylko pogoda pozwoli. A więc Rusałka, jezioro blisko miasta, miejsce dość dobre na wypoczynek, bo łatwo tam dojechać, całkiem cicho, całkiem spokojnie.
ale tak jakby troszkę z minionej epoki. No i to nie jest muzeum PRL-u, tylko tak to wszystko tam wygląda. No i tak też dziś się pisze Głos Wielkopolski. Koniec z PRL-em nad Rusałką. Poznaniaków denerwuje zły stan budynków. POSIR zamierza przeprowadzić ich renowację. No, nowy dyrektor POSIR-u, już widać, ruszył do pracy. To, co panu dyrektorowi Rajewskiemu się nie udało, no to być może nowemu dyrektorowi POSIR-u się uda. Pan... No póki co, no jeszcze dyrektor, chociaż zobaczymy, bo jak tak będzie stadion dalej się rozwijał na bułgarskiej, czy też może bardziej zwijał niż rozwijał, no to wtedy i ten nowy dyrektor POSIR-u też może mieć kłopoty. Póki co dyrektor Ryszard Żukowski już zapowiedział, że teraz czas na Rusałkę. Pan dyrektor sam tam się wybierze osobiście w czwartek, żeby zobaczyć, jak te budynki wyglądają. No jeżeli pan dyrektor był tam, nie wiem, z 20 lat temu, z 10 lat temu, no to nie ma potrzeby, żeby pan jechał tam teraz, bo tam się nic nie zmieniło, tam cały czas tak samo, może troszkę odmalowane te budynki są, ale jednak straszą PRL-em cały czas, ale już podobno niedługo, ponieważ to ważny ośrodek rekreacyjny. Nie tylko latem mieszkańcy Poznania chętnie tam spędzają czas oraz uprawiają sport nad Rusałką. Jaki? No między innymi jazda na rowerze, między innymi bieganie, pływanie, no i wiele, wiele jeszcze innych dyscyplin. Tam przecież jest całkiem dobrze rozbudowany taki mini ośrodek w Opru, gdzie można sobie wynająć kajak, rower wodny, łódkę, no i bardzo miło spędzić czas bardzo blisko centrum, ale jednak na łonie natury. Natury już nie perelowskiej, ale trzeciej lub też czwartej RP. Sam się pogubiłem w tych liczbach. Proszę sobie dziś zajrzeć do Głosu Wielkopolskiego. Tam informacje na ten temat, jak to żegnamy się z historią. No, epoką słusznie minioną, nad Rusałką. Teraz z kolei też o historii, ale no nie wiem, czy słusznie minionej, no chyba jednak nie, bo to powód do dumy, że był król Polski z Wielkopolski. Oczywiście Przemysł I, no i jego zamek. Zamek jego, czy też zamek Gargamela, cały czas spory trwają. Nie wchodzimy w te tematy, ale informujemy tylko i wyłącznie Państwa, że po tym jak już kłopoty z betonem, z pompowaniem betonu do kanalizacji i później wypompowaniem, wymianą rur się skończą, jak być może budowlańcy już nic innego nie zepsują w czasie tej budowy, to wezmą się do pracy i ten zamek zacznie powstawać. Założenie jest takie, że w kwietniu mamy już widzieć pierwsze mury tego budynku. No to tak patrzymy sobie na datę 29 dzień marca do kwietnia, no coraz bliżej. No to drodzy budowlańcy, do pracy, no takiej pozytywnej pracy. Pierwszy etap budowy, czy też jak chcą członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy, chociaż nikt przecież nie wie, jak ten zamek wyglądał, no to już jest zakończony. No to nie wiem, czy tutaj planem było to wpompowanie betonu, chyba nie, chociaż to zdominowało ten temat, a więc budowę Zamku Przemysła. Teraz czas, aby rzeczywiście już zająć się typowo pracą budowlaną, no i żeby ten zamek rósł, rozwijał się, żebyśmy mieli powód do dumy, a nie do wstydu w związku z tym zamkiem właśnie. Gazeta Wyborcza, strona trzecia, Zamek Przemysła zacznie rosnąć już w kwietniu. No i proszę sobie zajrzeć tutaj dokładnie informacje na ten temat, co w jakim etapie ma nam się pojawiać. To jest temat. Co tam Zamek Przemysła, co tam te wszystkie informacje, o których mówimy. Państwo możecie brać udział w konkursie na Miss. Nie na Miss Polonia, nie na Miss, nie wiem, liceum, nie też na Miss, no, Miss, przepraszam panie, nie na Mistera, żeby tak było dla parytetu, ale ten konkurs, no to jest konkurs, który chyba będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem w tym roku, chociaż to nie jest przecież jego pierwsza już odsłona. Gazeta Wyborcza, Radio Merkury, rok po roku, wtedy kiedy kończy się zima, zaczyna się wiosna, ogłaszają konkurs na Miss Dziurę. No, tyle tylko, że chyba najstarsi poznaniacy nie pamiętają, żeby dziur w Poznaniu było aż tyle, ile jest w tym roku. Prawie 1 m/60 cm ma pierwsza kandydatka do tytułu Miss Dziura. No to jest ulica Piaśnicka. No i jak widzimy, dziura jest gdzieś tam blisko chodnika, no ale tutaj to wszystko tak się odbywa, że jednak samochody muszą troszkę wyjeżdżać, to wszystko jest bardzo niebezpieczne, no i też na Wildzie też dziur nie brakuje, no w ogóle chyba nigdzie w mieście dziur nie brakuje, czyli głosować można, bo jest na co, komisja będzie miała dużo, dużo pracy, aby sprawdzić te wszystkie dziury, bo one i głębokie, i szerokie, a ZDM no czeka na wiosnę, żeby zacząć pracę. No to pozdrawiamy ZDM, wiosna w kalendarzu. Za oknem chyba też. Może czas do pracy? Może. Miss Dziura, pierwsze propozycje, Gazeta Wyborcza, strona czwarta. I jeszcze fakt przed nami, to już tak na samiutki koniec. Nie o dziurach w drogach, chociaż o dziurach w infrastrukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Zajezdnia przy ulicy Gajowej była piękna, no i w ogóle była. Już jej nie ma, w związku z tym teraz tramwaje muszą nocować gdzieś tam na ulicach. No czyli
No z jednej strony władze miasta się cieszą, no bo przecież nie wydają pieniędzy na wynajem zajezdni przy ulicy Gajowej, ale jest to oszczędność